Tak. Mówię tak, poczekajcie, dlatego że tak, logistyka cała jest, ponieważ chciałam się z wami przywitać, dzień dobry w nowym vlogu, ale chciałam się przywitać, bałagan jest przedni, z Turcią Dominicią, hej, cześć. Hej, także jesteśmy sobie, o, sorry, jesteśmy sobie razem. Jedziemy właśnie do Kaszki, potem jedziemy do Akszona, potem jedziemy na kurs, potem jedziemy coś zjeść, potem jedziemy do Kaszki i potem będzie bardzo dużo. Także będzie się dzisiaj działo, mam nadzieję, że uda mi się wszystko pokazać, co sugeruję, że powinnam wziąć większą torbę na aparat po prostu. Dobra, to tym krótkim wstępem lecimy. Ja jeszcze dostałam od córci bransoletkę nieskończoności. Będzie never ending story. No to tak widać, nie widać, ale jest. No, lecimy i odezwę się w aucie. Na pewno. Hejka, tak jak mówiłam, odezwę się z samochodu, to jestem. Dominicia, nie chowaj się. Dominika już w bok. Cześć. Łapkę było widać, bo to nastawione na mnie. I właśnie sobota jest, czyli w łasku lekkie koreczki, bo wszyscy jadą do sklepów. Pogoda piękna, mamy 13 stopni na tym, na termometrze. Słońce świeci. Jest pięknie. Cudownie. A my sobie jedziemy teraz w stronę Kaszki. Ja pokażę Dominice, jak się dojeżdża do Łodzi, nie jadąc przez Łódź. O proszę. To jest coś, same lasy. I ten. I będę wam pokazywać, bo jest taka akcja, że właśnie do Akszona chcemy pojechać, bo w Łodzi go otwarli 2 listopada, czy jakoś tak strasznie niedawno. Więc jakby świeży sklepik. A tak to pamiętacie, że byłam w Akszonie, jak pojechałam do Wrocławia, bo tam tylko była. Teraz już jest w Łodzi, także fajnie. Obawiam się, że mój portfel może to poczuć to przeciążenie, bo tam są strasznie tanie rzeczy. Ale marzenia się spełniają, bo wczoraj chciałam właśnie po drodze jechać do tego Akszona, ale jak zobaczyłam, że trzeba się przez całą Łódź przebić, potem do Kasi, to stwierdziłam, że nie. A Kaśka dzwoni, jedziemy. No to jedziemy i bardzo fajnie. Także jeszcze się na pewno odezwę. Zobaczcie, jakie piękne niebo, cudowne, ładna pogoda, dopisuje na mnie. Pięknie jest. No. Fajnie, a ta ciągle uśmiechnięta siedzi, no. I tylko zdjęcia cyka. O, księga, o, coś tam, o, coś tam. Ale to fajnie. Tak, u mnie jest na czym oko zawiesić. Jest, także. Jest. Dużo jest. Do oglądania, nie? Bardzo. No. Dobra, to do buziaki i do następnego klipu. Buziaki. Jakie dostałam. Ja osować. Mam. Coś. Trzymaj. Ale ja mam trzymać? Trzymaj. Teraz ty nosisz. Poczekaj. No jo. Aha, jo. To najważniejsze. Jezu. Proszę. Rąku. Co tam masz? Pokaż. O. Wiedziałam. Pokaż. Wylosowała. Runy. Wylosowałaś? Runy. A Asia wziął woreczek. A to dobrze, to dobrze, bo ja mam, tak, dokładnie, bo ja mam akurat... No ty, Asia, żyje, żyje nam, nie, żyje nam, Anna, łapa te! No, życzenie. No, życzenie. Dziękuję. Życzenie, nie będę dmuchać. No. Nie, nie. Dmuchać nie. Nie, bo wiesz, kręgosłup jest prawda. Dobrze, leci, jedyne. Thank you.
tutaj się czasem jest. Więc super. Zobaczymy. Przerwę mają. Przerwę. Egzamin. O, to ci państwo z telewizji! Hej. Ja siedziałam cały czas, patrzyłam się na te światełka. Ciekawe, czy mają kolor czekralny? Mają, fioletowy. Żółty, też by się znalazł zielony. Śledzenie. Ale plakietki nie masz. Musisz mieć na to dokument. Muszę to załatwić. No. O, jak ładnie teraz. Ładnie. No bo się ruszyło. Chciałam wam pokazać moje zakupy z Action. Pierwsza rzecz, która z Action nie jest, jest to ręcznie wykonany woreczek, który dostałam od Bławatka. Tutaj można nosić runy, kamienie. Bardzo fajna skórka. Świetne naklejki 3D, takie różyczki twarde, z masy jakiejś. Bardzo fajnie wyglądają. Papiery, które są takimi papierami półprzezroczystymi, taka kalka w zasadzie to jest, którą można bardzo fajnie wykorzystać do księgi cieni. Te papiery mogą być chociażby podkładkami na zaklęcia albo zakrywać te zaklęcia. Moim zdaniem strasznie fajnie to wygląda. Są ładne wzory tych papierów. Złote i niezłote u góry. Tak to wygląda. Gwiazdki. Paski. Inne paski. Multum jest. Można z nich korzystać naprawdę. Fest. Bardzo fajne. Jest taki planer. Ja sobie w ogóle, tak jak wam pokazywałam, drukuję takie tygodniówki. Mam wtedy łatwo zapisywać, a tu już mamy na cały rok planer. Tu są dni tygodnia. A tutaj okienka do wpisywania rzeczy, które należy zrobić. Taki planer może naprawdę leżeć na biurku. Jeszcze lista to do i takie, tego typu rzeczy. Naprawdę to nie wiem, chyba z 8 zł kosztowało. Notesy.
jeden z taką brokatową okładką, ale ona jest śliska, tutaj nie czuć tego brokatu, go tylko widać. Welurowa. I te dwa są w paski, tak w linie. Natomiast tutaj bullet journal, który czekał na mnie, bo był jeden i jest w kropki. Te kropki są duże i wyraźne, ale nawet do jakichś notatek może być. Jest dosyć gruby papier, nawet na zasadzie ćwiczenia kaligrafii czy czegoś. Także ten na mnie czekał. Okładka tekturowa. Tacka, czy na perfumy, czy na świeczki, będzie, myślę, idealna. Takie pianki, które powodują, że można podklejać 3D kartki. Bardzo mi się podoba travel journal. Jest tak robiony jak typowy travel, czyli ta gumka tutaj. Tu są jeszcze naklejki w środku. Tutaj jest kilka kartek. Proszę bardzo, mamy i kropki, i płaskie, i paski. Mamy jakieś przykładki, które są, można je sobie poustawiać. Proszę bardzo. Bardzo fajnie, tutaj jeszcze z tyłu kieszonka, jeszcze taka mięciutka okładka. Die-cuty, czyli już takie wycięte części do tego, żeby je tylko podkleić. One są bardzo, bardzo ładne. Takie kwiatowe wzory były. Były jeszcze pewnie inne, ale tylko te zauważyłam. To tak jakby miały być naklejki, to wam powiem szczerze. Jakieś tagi, tego typu rzeczy. No i trzy naklejki, ciastki z misiami, trochę takie retro, kryształy i sukulenty, kaktusy. Także takie rzeczy przytargałam z Actiona.